Kabaret Krwi Prokwo został założony w Warszawie w 1919 roku. Wpłynął na wszystkie inne kabarety. Kabaret w tamtych czasach był jak telewizja, to znaczy masowa kultura. Nie dla intelektualistów, dla szerszego grona. Przy tym poziom wystąpień był bardzo wysoki. Julian Tuwim był jednym z głównych założycieli. Ważne jest to, że był obecny bezpośredni kontakt artysty i prostych ludzi. I publicystyka, i polityka przenikały do codziennego życia ludzi. To wszystko to jest kochana stara buda. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech chwali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się...